Siema! W dzisiejszym odcinku opuszczamy Wenecję i kierujemy się w stronę jeziora Garda. Na drodze stanie nam Padwa i Werona, nocleg na dziko, finał Mistrzostw Europy oraz nakarmiony bankomat. A nakarmił się sam, wciągając naszą kartę płatniczą. To co, jedziemy razem? Rowerowi. Jedźmy razem. Aleksandro, tak? Narzeczona ma. Tak. Jak tam samopoczucie? Bardzo dobrze. Ale dzisiaj nie będzie Werony. Dzisiaj nie będzie Werony, będzie jutro. Dzisiaj będzie Padwa. Padwa, tak jest. Majteczki w kropeczki. Oho, ho, ho. Ma skuzi. Ma skuzi. Kolejny problem na ścieżce rowerowej. Nagle wyrósł nam targ. A to niby w Polsce, tylko takie targi ruskie. Balony sprzedają. Staszki. Jakaś pani właśnie mówi, eci, peci, coś tam, coś tam. Ale długi ten targ, co? Nie rób tylko afery, tak? Nie jesteśmy u siebie. Ja wiem, droga rowerowa, ja wiem. Pachnie? No. Pachnie arbuzem? Pachnie arbuzem. No dzisiaj jedziemy sobie jak po szturku, można powiedzieć. A jedziemy tak dlatego, że jedziemy z graną trasą w naszym GPS-ie. GPS Map 66 ST. Pokażę, jak to wygląda. Trasa zaplanowana zdecydowanie wcześniej. Nie każdy nasz odcinek jednak mógł opierać się o takie trasy. A to ze względu na zmiany, które nastąpiły, jak wiecie, przez zamknięte Węgry. Płasko i to trochę nudzi, to co jest dookoła nas, czyli te wszystkie roślinności i wszystkie posążki wynagradzają. Byliśmy zachwyceni otoczeniem, co chwila spotkaliśmy się z charakterystycznym włoskim stylem, nawiązaniem do świata antycznego. Cykady grały, a my jechaliśmy po swoje. A do Padwy Ola jedzie tak. Ciao. Nie no, trzeba przyznać, że ta ścieżka rowerowa z Wenecji do Padwy jest ładna. Jest bardzo, bardzo ładna. Ile musi być cykad na jednym drzewie? A grają tak. No to wjechaliśmy do Padwy. Ogólnie w Padwie polują na sakwiarzy. Zobaczcie sami. O, policja zjeżdża, będzie kontrola. Kontrola mero. No ładnie, ładnie w tej Padwie, ładnie. Ciężkie jest to, że nie możemy wejść razem do jakiegoś miejsca, tylko jedna osoba musi pilnować roweru, a druga idzie zwiedzać i wymiana. To się trochę wydłuża i trochę no, smutno jest, jak się samemu zwiedza. We dwójce zawsze raźniej. A teraz jesteśmy w Bazylice Świętej Justyny z Padwy. Nawet ten krótki spacer w samotności pozwolił poczuć podniosły klimat tego miejsca. Klimat, który buduje się przez setki, a w tym przypadku tysiące lat. W Padwie chcieliśmy skoczyć na szybką kawkę z widokiem na kościół.
Co się okazało, ceny na zewnątrz, na tarasie były zdecydowanie wyższe niż te w środku. Ogólnie mieliśmy na chwilę wpaść do tej Padwy, pojeździć, zobaczyć jeden kościółek i wyjechać, ale fajnie tu jest, tak spokojniej, tak mniej ludzi jakoś, tak jakoś ładnie, tak się włóczymy z miejsca na miejsca. No na maksa klimatyczne są te uliczki w Padwie, tak trochę jak Wenecja, tylko kanały zostały zamienione na drogę. Zatrzymaliśmy się teraz obok sklepu. Wyszedł właściciel i mówi tam takim łamano angielsko-włoskim: skąd jesteście? Skąd jedziecie? Mówimy Poland. Polonia! Polonia! I krzyczy, że Polska. I krzyczy, i ryczy. I wybiega. I piwo nam daje. Mówi: prego, prego! Polonia! Albo czytali napis na plażę i machali do nas. To było bardzo miłe. A teraz jedziemy szukać noclegu. No to szukamy tego noclegu. No tu jest rzeczka. No ja się pytam ciebie, jak się dzisiaj nie nazwałeś? Nie wiem. Jak się wyglądam? No nie wiem. No, jakbym była posłaniem zbierania truskawek. No tak trochę wyglądasz. No to znaleźliśmy już jakiś czas temu miejsce na nocleg. Trochę się ściemniło, więc za chwilkę będziemy rozbijać namiot. Jest mała rzeczka. Co prawda po drugiej stronie niedaleko są domy, ale myślę, że bezpieczne. Za to tutaj jest takie idealne miejsce na nasz namiot. Jutro z rana zobaczycie bardziej, jak to wygląda. No i Oluś. To ja jestem. Ja myślę, że to jest super miejsce. Patrząc na wszystkie miejsca, w których spaliśmy, myślę, że to jest jedno z tych lepszych i ładniejszych miejsc. Jutro będzie piękny tu wschód słońca, tak jak był zachód słońca piękny, to będzie jutro wschód słońca piękny. No raczej nie. Nie będzie tu wschodu? No jak był zachód... A no tak, i pomyliłam się. Ale dobra, i tak będzie jutro rano pięknie. I jutro będziemy w Weronie i będziemy w Weronie oglądać mecz, bo jutro kto gra? Włochy z Anglią grają i Włochy wygrają. Będziemy kibicować mocno. Buziaki. Pa. Ach, ten deszcz. Ach, ten sen. No i niestety. Mieliśmy wstać o 5.30. Jest 7.30. Chwilę temu padało. Było super pretekstem, żeby przedłużyć sen w namiocie. No i tak wygląda ta miejscówka, o której wam mówiłem wczoraj. Już jest przypołowa na maksa. Już tutaj nie ma co mówić. Nie jest zbyt bezpiecznie. Już jest ranek, ale jest niedziela. My we Włoszech. Nic się nie stanie. No to zbieramy się. Oblejemy się butelkami wody na orzeźwienie z rana i jedziemy w stronę Werony. Musimy dzisiaj do niej dobić. To jest około 80 km. To może niech postoi. A co teraz robisz? Mokry jest, napadało. Padał deszcz w Niemcy, a my już mamy prawie wszystko spakowane. I tu mamy przygotowane rzeczy do mycia. Bo jak to mówią, jak ktoś potrzebuje, to się w butelce wody umyje. A mój aktor niestety odchodzi, nie chce rozmawiać z nami. Powiedz coś mądrego. Kwit, kwit, distis, tib distis. Zostało nam jakieś 75 km. Ale na spokojnie. Jak to mówią, przeważnie płasko. Jadą sakwiarze, sakwiarze jadą. Ciao!
cyk, cyk. I tak prowadzi nasza droga. W Chorwacji? Zapomnij. Zimna woda, zdrowia doda. Czarna. Ale lecą, co? No i dotarliśmy do Vicenzy, ale tylko boczkiem, boczkiem. Nie zajeżdżamy do miasta. Naszym celem jest Verona. Mała poprawka, ta trasa, którą jedziemy do Werony z miejsca dzisiejszego startu, nie ma 74 km, tylko ponad 80. No i lekko się nam dłuży. Górkę, a jaką górkę nam teraz jeszcze dowaliło? O Jezu, Panie Boże. Mamy taką serpentynkę, że głowa mała. Spójrzcie, spójrzcie na to. Ola, już jest tam wysoko. Ja odwlekam ostatni zakręcik, ale trzeba jechać. Jak tam? Jak widoczki? Gdzie? A tu? No zobacz. No wjechaliśmy i ten niewinny pagórek okazał się 260-metrowym wzgórzem. No jest pięknie, nie ma co mówić. Głód skręcał nasze kiszki, ale dron tego nie rozumiał. Nie musiał. Zresztą zobaczcie sami, cóż za okolica. No i ogólnie jest jedna rzecz, której nie przewidzieliśmy, no ale mogliśmy ją przewidzieć. Mianowicie jest dzisiaj niedziela, no i nie obowiązuje co prawda we Włoszech jakiś kategoryczny zakaz handlu albo zakaz jedzenia, ale restauracje co do zasady są pozamykane. No i tak naprawdę wszystkie sklepiki, które mijamy, również są zamknięte. Bo zjadaliśmy ostatnie zapasy, jakie mieliśmy. Jabłuszka, batoniki energetyczne. Zostały na czarną godzinę jeszcze dwie zupki chińskie. Patrz, jaka jest szczurka. Widzisz? Bankomat zjadł nam kartę i nie mamy karty, nie mamy gotówki. I nie wiemy, co mamy robić, a mamy 30 km do Werony. I co będziemy robić? No, próbujemy ogarnąć naszym drugim koncie konto walutowe. Ale oczywiście nie jest to takie proste. Tam ogarnę drugą kartę. Tak jest. Porada lowerowa numer X. Jeżeli wypłacacie pieniążki za granicą, to róbcie to zawsze w godzinach działania banku. W bankomacie, przy banku, który mogą wam zaraz otworzyć. Bo jeżeli nie, to będziecie mieli taką lipę, jak my mieliśmy właśnie przed chwilą, gdzie bankomat zjadł kartę. Całe szczęście mamy jeszcze jedno konto oszczędnościowe, więc
Szybko założyliśmy tam konto walutowe, zablokowaliśmy tamtą kartę. Przesłaliśmy pieniążki przelewem natychmiastowym na konto oszczędnościowe, takie nasze konto oszczędnościowe. No i mamy teraz nową kartę walutową, tamta poszło, niestety. Masakra, a jeszcze reklamacja, bo 50 euro, które chciałem wypłacić, jest w blokadzie. Proszę pokazać, jak kartę wciągnęło, co zrobiłaś. Teraz jak smażę, gdybyśmy tu jechali godzinę temu, to byśmy chyba usmażeni byli. Jesteśmy już w Weronie. Kierujemy się do centrum. Jedziesz pod te słońce cały dzień, to w końcu dostajesz. Juliet House is close. Ale widać balkony? Widać balkony. No i niestety Julia zamknięta. No to jedziemy, może chociaż kemping będzie otwarty. No i na koniec przed kempingiem serpentynka, bo jak można by inaczej. Dzisiejszy kemping mamy w zamku. Mam play, grę, nie, jak to było? Perfect play. Perfect play. B4. Jesteśmy... Taki kemping, winogrono nad głową rośnie. Jesteśmy w zamku. A teraz zobaczcie, jaki jest widok przez kempingowe okno. Tylko trochę drogo, ale nie było nic innego. 32 euro za noc. Nasz budżet maleje. Musi, ale czy da radę? Nie da rady. Nie da rady, stres go zjadł. A jednak, Forza Italia. Wiem, że nie da rady. Zostaw suba i nie przegap kolejnych odcinków serii Będzie się działo.